Cześć Adam, też mam do Ciebie jedno pytanie. Opowiedz wszystkim, jak to było z Twoim debiutem od pierwszej minuty w drużynie Termaliki. Mam tu na myśli mecz z Chrobrym Głogów na wyjeździe, gdzie zaliczyłeś dobre spotkanie, a mimo to nie byłeś pewien, czy w kolejnym wybiegniesz od pierwszej minuty. Opowiedz dlaczego i przy okazji chciałbym się dowiedzieć, jak długo trwała wtedy Twoja podróż z Warszawy do Niecieczy. Gdzieś po moim debiucie takim od pierwszej minuty, razem z Kacprem graliśmy wtedy od pierwszej minuty. Zagraliśmy dobre spotkanie, ja i Kacper, bo Kacper miał bodajże dwie asysty. Ja zagrałem dobre spotkanie, mimo że nie dałem żadnej liczby. No i po tym meczu była taka sytuacja, że tam miało być wolne, ale trener powiedział, żeby nie wyjeżdżać do domu, bo może być trening, no i tyle. No ale ja wziąłem sobie to do serca, że dobra, i tak nie będzie treningu, że dobra, pojadę sobie do Warszawy. No i jestem w Warszawie i nagle tam o godzinie 11 chyba dostaliśmy informację na WhatsAppie, że trening jest na godzinę tam 13, coś z biurka. No i ja tam dzwoniłem do trenera, no delikatnie dostałem opieprz. Ale mimo wszystko wyjechałem 11 coś, no do Warszawy się jedzie ze 3,5 godzinki normalnie, no ale no trzeba było się trochę pośpieszyć, no i tam w drodze powrotnej na żadne tam fotoradary nic nie zwracałem uwagi i muszę powiedzieć i siebie pochwalić, że do godziny 13 coś zdążyłem, także moja podróż trwała 2,5 godziny około, także tyle. Siemanko Adaś, mam pytanko do Ciebie, tak zwany krótki strzał. Pytanie, zgadnij kto to? Gość 4 dni w klubie i se żarty robi. Śmialiśmy się tutaj z Andrzejem właśnie, że przyszedł do szatni, tam był 2-3 dni w klubie i już jakieś podkrętki robił i właśnie mu tak powiedziałem, że gość 3 dni w klubie i już podkręca, nie? Znaczy fajnie się też kombinował, bo tutaj zna chłopaków, także mógł sobie na to pozwolić, to był taki żart ode mnie, nie to, że jakaś tam reprymenda, czy jak można to nazwać. Radwan, kogo lubisz najbardziej z członków sztabu szkoleniowego? No przecież wiem, że mnie. Pozdrawiam, Waldemar Piątek. No trenera Waldka można powiedzieć ze sztabu znam najdłużej, tak na pewno też darzę go dużą sympatią, ale muszę też powiedzieć, że z każdym członkiem sztabu mam dobry kontakt i z każdym można sobie pożartować, także oczywiście trener Waldemar, ale wszystkich lubię jednakowo.